I znowuż kontynuacja vloga po jakimś tygodniu od ostatniego nagrania. Muszę normalnie iść do mojego berbera, barberki w zasadzie, Agaty, chyba teraz z kwiatami albo z jakimiś innymi czekoladami. Znowuż zapomniałem, że jak byłem na wakacjach, miałem termin, bo przedłużyłem sobie wakacje troszeczkę, a powinienem pójść do barbera, ogolić brodę i nawet nie zadzwoniłem, to już o to chodzi, bo jak coś nie mogłem, przedłużyłem, to powinienem był zadzwonić i nie róbcie tak, jak ja zrobiłem, ale ja zrobiłem to nieświadomie, bo nie, dlaczego nie przyszło mi na Google kalendarzu przypomnienie, nie mam pojęcia, albo jakoś pominąłem w jakimś amoku, albo nie przyszło do mnie powiadomienie, także pamiętajcie, jak się gdzieś umawiacie, a nie chcecie tam pójść, albo nie możecie, coś wam wypadnie, już nieważne jest powód, co, czy to chodzi o jakieś w ogóle spotkanie z kolegą, czy z czymś, no cokolwiek, zadzwońcie i odwołajcie, powiedzcie, jaka jest sytuacja. Ostatnio też, jak miałem wtedy z tymi oponami, co mi strzeliły, pamiętacie, te opony, Goodyeary, tam się zepsuły i tak dalej, też miałem w tym momencie jechać od razu, żona miała mi podstawić auto i miałem od razu jechać do barbera, ale nie dałem rady, no bo te opony strzeliły, musiałem ratować żonę, że tak powiem, ale wtedy zadzwoniliśmy, przeprosiliśmy i powiedziałem Agacie, że po prostu żona powiedziała, że nie dam rady, no bo teraz gdzieś tam kombinuję, żeby jakoś ją zgarnąć z trasy, a drugim razem nie ogarnąłem. A teraz natomiast jadę zrobić mojej żonie niespodziankę, ot, tak po prostu. Bez żadnej okazji kupić chcę jej e-bike'a. Znalazłem jakiegoś e-bike'a w takiej, wydaje mi się, cenie. No, e-bike'i tanie nie są w zasadzie, no to w takiej cenie, no wiecie, no w takiej cenie, jakiej chodzą e-bike'i. Ale no zobaczymy, jak będzie całkiem ogarnięty, jakiś, nie będzie jakiś wielce trup. To wiadomo, ogniwa i tak liczę, że raczej będą do wymiany, także bateryjkę i zrobię, jadę obejrzeć, zobaczymy, czy kupię, czy nie. Żona w ogóle się nic nie spodziewa, powiedziała, że gdzieś muszę tam podjechać, nie wiem, nie dopytywała na szczęście, gdzie, co i jak, więc jadę kupić. A wcześniej, bo teraz jest niedziela, byłem na komunii, dlaczego w czerwcu byłem na komunii, to była komunia dla dzieci niepełnosprawnych po prostu. I teraz jest wieczór, w zasadzie powinienem siedzieć i oglądać, zaraz będzie Polska, grała meczyk. Mam nadzieję, że z Kolumbią poradzimy sobie. No, zobaczymy. Nadzieja zawsze jest. Znaczy, mam nadzieję, że chłopaki moralnie nie polegli na tym ostatnim Senegalu. O, może trochę za dużo reklam i tego wszystkiego i tak to się stało. Chociaż Senegal, z tego co przed chwilą jeszcze widziałem, jak z Japonią grali, no to też tam sobie było przed chwilą 2-1, nie wiem ile się skończyło. Czy jeszcze jest? Jeszcze trwa mecz chyba. No także jadę, zobaczymy tego całego e-bike'a, e-bike'a, e-bike'a. Nigdy nie jeździłem na e-bike'u tak naprawdę, albo nie przypominam sobie. To jest z przednim napędem, wiem jakie są różnice między przednim, tylnym, ale to jest miejski rower, więc tutaj przedni napęd z przodu, w sensie, że silnik jest, w niczym nie będzie przeszkadzał. Także do jakiegoś MTB-ka, jakbym miał dla siebie kupować, to raczej bym szukał czegoś, co ma jednak napęd tylny. Centralny wydaje mi się być troszkę przekombinowany i chyba najbardziej skomplikowany, albo przynajmniej najdroższy, jeżeli coś się wam uwali. Pewnie zaraz będzie milion pytań, czy kiedyś zrobię jakiegoś e-bike'a. Nie wiem. Nie wiem, czy jest sens, bo konwersję do e-bike'ów można kupić za 3000 zł już. Za 2500 zł widziałem. Nowe. A tak naprawdę zrobić coś na podobnym poziomie wyjdzie niewiele taniej. Chyba, żebym zrobił jakiegoś takiego, wiecie, takiego totalnego ulepa, typu, nie wiem, wkrętarkę podepnę na jakimś przełożeniu i będzie to działało z tego, z jakiegoś Hitachiego, czy Hiltiego, czy innego Metabo. No to wtedy w formie ciekawostki takiej mogę coś takiego zrobić. No zobaczymy, pomyślimy. Póki co jadę i nie przedłużam tego vloga, bo zaraz będzie 10 minut jednego gadania. Ale tamta Biedronka i tak w ciula poleciała. Już tam nie bójte. Tym bardziej, że obok jest Aldi. Czekajcie, wiecie co, muszę włączyć GPS-a, bo nawet nie wiem, gdzie ja mam jechać. Tak sobie jadę, hurdur, nie mam pojęcia, gdzie jadę, bo się zagadałem z wami i tak sobie jadę. To chyba w ogóle źle pojechałem gdzieś. Dobra, kończę. Myślicie, kupiłem rower, czy nie kupiłem? Powiem wam, że pierwsza moja jazda na e-bike'u to była.
I tak włączył mi to wspomaganie na maksa, nawet nie pokazał mi facet, że tu się włącza, tak i tak. Włączył to wspomaganie na maksa. No tak ruszyłem tym i tak sobie myślę, wow, ale dzisiaj mam dobrą formę, ale mam moc. Fajnie się jedzie. No tak po chwili wyłączyłem to wspomaganie i mówię, oj, ja dzisiaj nie mam formy, to tu wspomaganie jest tak bardzo mocne. Jest, myślę, że żona będzie naprawdę zadowolona. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jakby nie było jakieś 4 cyfry to kosztowało, więc smutno by mi było, jakby nie była zadowolona, aczkolwiek już zdarzało się i tak. W każdym bądź razie na pewno będzie nam fajniej pojechać na jakąś dłuższą wyprawę, wycieczkę, no bo żona teraz nie jeździła przez ciążę i tak dalej, nie jeździła praktycznie przez 3 lata na rowerze, więc na pewno miałaby dużo większy problem, żeby na przykład pojechać ze mną na dłuższą wyprawę, jakąś 30-40 kilometrową i żeby utrzymać jakieś takie tempo rzędu 25 na godzinę czy coś, a teraz będzie zdecydowanie, myślę, łatwiej. Mam nadzieję, że się ucieszy. Zaraz żona wystartuje. Co wystartuje? Mam coś ubrać na górę ziemi? Nie, no buty, kapcie masz, tak? Nie będzie mi zimno? Nie. A, nie wzięłaś jednej rzeczy. Co? A tu masz kluczyki. Od czego? No chodź, zobaczymy. To jest rower. Nie, a po co klucze do roweru? Bo to jest elektryczny rower. Gdzie to się sadza? Tu. Który? Ten duży. Żebyś mogła za mężem nadążać. No i tak. Tu się włącza. I się wyciąga? Nie, zostawiasz. Tu się włącza i tu jest wspomaganie jazdy. A to chodź na zewnątrz. Ale jest jakiś duży. Na dole masz nóżkę. Parę rzeczy muszę ogarnąć. Nie... A i LEDy działają, masz z przodu. Z przodu i z tyłu masz LEDy. Trzeba będzie naprawić, że ona sobie już jaja robi, ale już się cieszy. Wspomaganie teraz jej dałem na minimum. Faktycznie dziwnie się jedzie, jak ma się wspomaganie na początku na maksimum, bo to tak samo jedzie. Można uzyskać wrażenie. To jest 24V, jeżeli się nie mylę, o mocy 250W, więc to nie jest jakaś tam wielka moc, ale wystarczająca dla żony do rekreacji. Hej, mamusia. Powiesz coś, Wojtuś? Mamusia jedzie. Mama! No i wszystko się udało, rower został w pełni zaakceptowany przez żonę. Dzisiaj miałem taki mały dzień ogarniania jeszcze troszeczkę rowerów. Moje 3 rowerki, często pytaliście, czym ja tam jeżdżę, no to jest mój główny MTB Giant, który kupiłem w zeszłym roku. Talonik, tutaj taki do, to jest 29, tutaj 26-calowy level A2 Crossa, bardzo przyzwoity. I tam moja pierwsza szosówka, na której w zeszłym roku zacząłem jeździć, genialny też rowerek. No i tutaj żony nabytek. Ściągnąłem łańcuch żonie, ponieważ rzuciłem go do myjki ultradźwiękowej, bo ten łańcuch jest ogólnie do wymiany. Chciałem go tak, żeby teraz chociaż przejechała te, nie wiem, ze 100 może kilometrów, zanim tam przyjdzie mi zalegro czy coś. Sprawdzałem, ten łańcuch jest taki, no ja już wymieniam przy takim czymś. Są takie specjalne urządzenia do sprawdzania łańcucha. To wkładacie tutaj w jedno ogniwo i patrzycie, czy wam wpada. To są dwie miarki, 0,7 chyba i 1. I takim czymś możecie sprawdzić, czy łańcuch jest już zdechły, czy nie. Najprostsza metoda. Ogólnie ściągnąłem łańcuch i mówię do żony, żeby się przejechała. No, nie da się tak, jak nie ma łańcucha, nie da się przejechać. Żona mi oddaje, ja mówię, a jak się nie da? Włączyłem rower. Wiadomo, w pedałach tam o jest czujnik, Halla ten, tak? Jak będę kręcił, mimo że nie będzie łańcucha, to po prostu sam silnik zacznie mi ciągnąć, bo jest na przednim napędzie. Zresztą nie gra roli, na jakim jest napędzie w tym przypadku. No i powiem wam, że jeździłem bez łańcucha, samym pedałowaniem, śmiesznie się jeździ. Fajny, fajny ogólnie rowerek, powiem wam. Dzisiaj go troszeczkę poogarniałem, wypastowałem go i tak dalej. Siodełko trzeba będzie wymienić. Żona mówi, że pokrowiec założyć, bo jest wygodne. Ja bym je wymienił, ale chcę. Ogólnie fajny rower.
Jeżeli chcielibyście coś więcej rowerowego, to dajcie mi znać, to wam coś tam ponagrywam, jakieś pierdoły. Tylko tak jak mówiłem, nie takie typowe rzeczy, co nagrywa Szajbek, który na przykład robi dużo dobrej roboty. Nie mam zamiaru tego klonować czy coś. Coś innego mogę jakiegoś takiego, nie wiem, poopowiadać wam. Albo z mojej perspektywy, na przykład o SPD-kach mogę wam się powypowiadać, bo zauważcie, że wszystkie trzy moje rowery, jakie by to nie były, są z SPD-kami. No ale to już mniejsza o to. I niebawem pojawi się więcej odcinków takich, które miałem ogólnie kręcić na tym kanale. Typu jakieś takie moje przemyślenia na różne rzeczy, typu na nowy wygląd Allegro albo na funkcjonowanie tablicy, wiecie o co mi chodzi. Takie rzeczy miałem nagrywać na tym kanale, jednak jakoś mi to nie pykło i mało takich filmów powstało, więc myślę, że już niedługo będzie więcej. Tymczasem, moi drodzy, kończę tego live'a, nie wiem czy on wyszedł długi czy krótki, bo już nawet nie pamiętam. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę i do następnego live'a, moi drodzy, trzymajcie się, hejka. Trzeba lająki włożyć, prawda?